Dziękuję bardzo. Panie marszałku, jestem niezwykle zadowolony, że tuż przed moim wystąpieniem pan przybył tutaj, ponieważ do pana będę chciał skierować również pytanie. Ale rozpocznijmy od tego, że przed chwilą oglądaliśmy wiadomości na Neo TVP, Neo Wiadomości o 19.30, z których Polacy nie dowiedzą się o tym, że w Unii Europejskiej ponad głowami Polaków zdecydowano o tym, że będziemy mieli relokację migrantów z Afryki, między innymi do Polski. Coś, na co kiedyś zgodził się rząd Ewy Kopacz, również w tej chwili będzie niestety miało miejsce. Czyli kwestia bezpieczeństwa Polaków moim zdaniem w tej chwili jest bardzo mocno zagrożona. Kolejna sprawa, o której się nie dowiedzieli mieszkańcy naszego kraju z wiadomości, to siłowe przejmowanie mediów publicznych. Panie marszałku, przez 3 ostatnie dni na żywo obserwowałem, jak policjanci otaczają siedzibę telewizji publicznej, jak ponad setka policjantów wchodzi do siedziby telewizji publicznej. Mnie, ministra Warchoła, dwóch posłów odgradzało od wejścia, jednego z wejść w telewizji publicznej, około 40 policjantów i kilkunastu ochroniarzy. Czy tak mają wyglądać standardy mediów publicznych? Przyuważyliśmy pana Czyża, który nagrywał ukradkiem w studiu. Dzień dobry. A co panowie tu robicie? Przechodzamy. Tak, bardzo nam miło. Kontrola poselska. A panowie na jakichś umowach jesteście? U znajomych. To nie Czyż, tak? A pan się jakoś nazywa? Dariusz Metecki, poseł na Sejm. Jakieś te Neo Wiadomości. No i pytanie, co on tam robił? Czy miał już umowę? Na moje pytania niestety nie odpowiedział, bo sobie poszedł. To samo dzisiaj, no tutaj w Sejmie. Panie marszałku, może pan wie, kto to jest? Trzyma mikrofon z logiem TVP. Kim pan jest, się pytam. Ma pan kostkę TVP, proszę powiedzieć imię i nazwisko. Pytałem go, jak się nazywa, nie odpowiedział. Chyba wszyscy dziennikarze i wszyscy wchodzący do Sejmu muszą mieć taką plakietkę tutaj. Niestety ten pan tego nie miał i panie marszałku, będę się do pana zwracać z oficjalną prośbą, żeby wyjaśnić, kim jest ten człowiek, jak dostał się do Sejmu, czy ma akredytację dziennikarską, czy jest pracownikiem telewizji publicznej, czy może został wpuszczony przez posłów Koalicji Obywatelskiej, bo tuż po moim pytaniu udał się do pokoju Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Akcja. No klasa, jak widać, to taka niezbyt. A Republika może wejść, czy nie? Dziękuję bardzo. I panie marszałku, dziękuję bardzo, panie pośle. Barierki przed Sejmem, a teraz cała właściwie telewizja zniknęły, tak? Co to jest, jakaś forma wspólnego wygłaszania oświadczenia? Że tu barierki sprzed Sejmu zniknęły. Bardzo się pan tym szczycił, nawet mówił pan o tym w swoim takim exposé. Ale niestety dzisiaj przed telewizją publiczną barierki